dokładnie to samo było dla Munda. Wszystko jest on wypędza, wszystko w miejscu trzyma. Wiem, nic nie odmieni Paryż, Rzym czy Londyn. Te miasta patrzeć muszą twoimi oczyma. Ich blask mnie nie oślepi, ich gwar nie zagłuszy i czarna będzie woda w kanałach Wenecji. O, stamtąd krzyk ostatni, który w gardle duszę przez Adriatyk obłokiem do ciebie przyleci. Pojadę, tak pojadę, pociągiem okrętem. Tak wiele jest przestrzeni na morzu i ziemi, tak wiele miast. O, bądźcie mi wszystkie przeklęte. Tam wszędzie źle bez ciebie i z tobą też źle mi. Zakończyliśmy audycję Wiersze, które lubimy. A teraz kwadrans muzyki. Pada. Będzie tak padać kilka dni. Zawsze o tej porze pada. Znasz to miasteczko? Nie. Ale mogę się dowiedzieć. Później ja wszystko wezmę na siebie. Oj, ty jesteś. Będę czekał. Smokniesz. Nie, idź już, szkoda czasu. Niedobrze. Już po sezonie. Nikt nie ma gotowego pokoju. Pytałam na tej ulicy, ale nie chcą. I co będzie? Słyszałam, że jest tu hotelik. Hotelik? Dlaczego nie? Wiesz, że trzeba się meldować. To co? Ja mogę. No to chodźmy. A meldunek? Wszystko dobrze, wiesz, rzeczy rozmokną. Pan Heniutek. Pan Heniutek jest bardzo miły. To tu, bo w innych jest po pięć łóżek. Dziękujemy panu bardzo. Z rana chyba dostaniemy śniadanie. Czemu nie? Może być. No i jesteśmy. Wreszcie. Co będzie? Będzie. Nie jesteś już zdenerwowany? Nie, zupełnie. Muszę posprzątać. Patrz, wody nie ma w dzbanku. Ja tymczasem rozpakuję wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym prosić trochę wody. Ach, ten Heniutek. Niech pan da dzbanek. A państwo tak późno na wczasy? No tak się złożyło. Nie mogliśmy wcześniej. A u nas teraz pusto, smutno. Wszyscy powyjeżdżali. Pogody nie ma. My to właściwie przejazdem. Ale w lecie to zupełnie co innego. Tyle ludzi przyjeżdża. Tego roku panie jeden z Ameryki to nawet u nas umarł. Sam z siebie wziął i umarł. Podobnież był tutejszy. Widać, panie, przyjechał po swoją śmierć. Dziękuję za wodę. Nie ma za co. Ach, jesteś rozpustniku. Dlaczego nie wchodzisz?
Jestem ubrana. Tu obok ktoś mieszka. Cóż w tym dziwnego? Słyszałam, jak kaszlał. Patrzył na mnie. Wszyscy tu ciekawi, tak już jest. Dlaczego tak stoisz? Jaka piękna koszula. Mówisz, że piękna? No i co? Ja nie wiem, sama nie wiem. Już tyle o tym myślałam, że sama nie wiem. Ludzie. To przecież hotel. Nie będziemy tak stać. Idź na swoje łóżko i nie patrz. Ja się szybko umyję. Bracie, na dobry moment ci wyszło. Porucznik Listek przyjechał. Kto? No przecież mówię, porucznik Listek. Nie znam takiego. Nie szkodzi, poznasz. To dlatego tak się wyelegantowałeś, co? A co? Nie wolno. No jedziemy, jo. Uważaj, Hamie, co robisz? To dla pana porucznika. Zejdź za czuł, bo ci przypieprzy. Co, tylko tobie wolno? Przestańcie się kłócić, jak Boga kocham. Lepiej zaśpiewajmy coś dla pana porucznika. Ale tam po co będziemy śpiewać? Jak ci balan na ucho nastąpił, możesz nie śpiewać. Wojenka cudna pani, żołnierzy swych nie pieści. Panie poruczniku, świeżutka kawka niemiecka. Nie. Ale tak troszeczkę, panie poruczniku, dla zdrowia. Te męże. Mógłbyś buty oddać panu porucznikowi. Hmm? Co jeszcze powiesz? Szkoda takiego towaru na twoje placusy. A wy czasem nie powariowaliście z tym waszym porucznikiem? No. Licz się ze słowami. Jeszcze pożałujesz. Cicho, chamy! Pan porucznik poszedł spać. Porucznik Listek wygłosi pogadankę na temat sytuacji w obecnej chwili wojny. Macie uważać i zachowywać się jak należy. Powstań! Czołem, chłopcy! Czołem, panie poruczniku! Siadajcie! Obecna wojna z Niemcami nie jest pierwszą w historii obu narodów. Jak dobrze wiecie,
Od początku naszego bytu państwowego byliśmy zmuszeni odpierać najazdy zachodniego sąsiada, którego stałym, historycznym celem było owładnięcie ziem słowiańskich, naturalnego szpichlerza. Kiepsko wyglądacie. Coś wam dolega? Panie poruczniku, bo pan porucznik jest tak śliczny, że ja... Nie martwcie się. Głowa do góry. Zwycięstwo jest bliskie. Zostawiliście pewnie rodzinę. Jestem sam, panie poruczniku. Ojca zabił pociąg, matkę wywieźli Niemcy. Proszę pozwolić, panie poruczniku, przynajmniej czasem popatrzeć na pana. Nie pora po temu. Trzeba o tym zapomnieć. Już późno. Czas spać. Dobranoc wam. Dobranoc, panie poruczniku. Ja jeszcze chwilę posiedzę. Dobranoc. Dobranoc. Musimy się wycofać. Ochotniczy patrol pójdzie na spotkanie Niemcom i zwiąże ich ogniem. Wystrzegać się paniki. Nie z takich kotłów się wychodziło jakoś. Są pytania? Panie komendancie, proszę o wysłanie mojej sekcji na patrol. Dobrze, idźcie. Melduję posłusznie odejście drugiej sekcji czwartej drużyny na zadanie bojowe. Oszczędzajcie się, dzieci. Spotkamy się koło Gajówki w Lasach Próżańskich. Pamiętajcie. Tak jest? Czołem, panie poruczniku.
za chwilę wszyscy Szwabi tu będą. Odkryliśmy się. Trafili na obławę. Jednak trafili. Kto? No, nasi i ona. To już koniec. Chłopcy, wracamy pomóc naszym. Jazda za mną! Stój, kto idzie? Swoi, swoi. Sekcja mężnego. A już się o was bałem. Powąchaliście trochę prochu, co? Niewiele powąchaliśmy. Wszyscy wrócili? Nie wszyscy. A kto jest ranny? Mów. Porucznik Listek. Żyje? Cały czas nieśliśmy ją na rękach. Była jeszcze przytomna. Na 6 kilometrów przed leśniczówką. Zamknęła oczy. Pierwsza wyskoczyła z granatem. I nie wiadomo po co. Pilnowaliśmy jej. Niech skonam. Ale wyrwała się i od razu... No, od nas pociechy. Chodź. Dlaczego tak patrzysz? Chodź. No widzisz? Całe 2 ostatnie noce nie spałam. Myślałam, że coś się stanie i nie pojedziemy. Ja też. Zawsze tak się układa, że więcej lęku niż radości. Mogłam w ogóle zostać w mieście. Chyba wszystko już przeżyłam w myślach. Ile to już czasu? Zaraz. Poznaliśmy się w lipcu. Prawie rok. Chcesz może więcej poduszki? Nie, nie. Ciszej. Denerwują mnie te hałasy. Nikt nas nie zna. Nikt nic nie wie. Zobaczysz, że na kogoś wpadniemy. To gdzie jest to bezpieczne miejsce? Ja nie wiem. Nie zimno ci? Chyba nie. O czym myślałeś, kiedy się myłam? Właściwie o niczym. Nie można myśleć o niczym. Nie, 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 dziś. Jutro święto. Wszyscy wyjadą. Będzie pusto, będziemy sami.
czekałeś na mnie. Przypomniałam sobie coś, czego chyba nie warto pamiętać. Ale to nie jest przeciwko tobie, zupełnie nie. To tak jakby tego nie było. Może zresztą nie było. Dzień dobry. Prosimy dalej. No, dalej. Nie ugryziemy. Przyszłam po naszą krowę. Czy ją oddacie? No dobrze. Oddam. Ale pamiętajcie, na drugi raz, jak zajmę w moim życie, to tak lekko nie pójdzie. Do widzenia. Zaraz, nie tak szybko. Proszę zaczekać, porozmawiamy. Nie ma o czym. Znajdzie się. Z panną, żeby nie było o czym porozmawiać. Do widzenia. Nie wolno. Nie wolno odchodzić. Niech pani siądzie tam pod oknem. Robota czeka, nie mam czasu. Powiedziałam, że nie wolno. Partyzanci mają dniówkę. Jak wieczorem stąd odejdziemy, to się panią zwolni. Niech pani siądzie tam, na zydlu. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci i tkliwi, któż wtedy gniezdów ożywi? A może pójdziesz z partyzantami, Chłodną rękę swą daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem, to jest zluda i sen. A u nas wesoło, dzisiaj tu, jutro gdzie indziej. Chłopaki same wybierane. Jesienne róże, róże smutne herbacia. Harda, a może ty do komunistów należysz? Się róże. Kozak, nastaw lepiej na szpotek. Są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze. Ostatni dają nam schron. To córka Piegzy, sekretarza tej ich komórki komunistycznej. Zajadle bolszewik. Może narobić biedy. Jak ją wypuścicie, gotowa rozgadać wszystkim. Dobiorą się do mnie. Masz, pal. Trzeba by ją tego... Sam wiem. Co ty mi tu gadasz? Sam wiem najlepiej. Jak uważasz? Do ciurmy wezmą. Do syna się dobiorą. Ładna bestia. Trzeba by było tylko odprowadzić chociaż parę kilometrów, żeby... No sam wiesz, nie domyślili się, że... No trzeba iść.
dziale się Kaszprotka siedzi. Przyjemnie popatrzeć. Wieczorem mam ją rozwalić. A szkoda takiego ciała. A co mnie to obchodzi? Biedną już. O, chodź, Sater, napijemy się za pomyślność. Upał jak diabli, ale dobra wódka chłodzi. No. Dobra, pali. Sam nastawiam. Dużo nie piję, ale kieliszek do łóżka dla zdrowia nie zaszkodzi. Hmm. Pali, cholera. No, co myślisz? O czym? O tym wszystkim. A, ludzie burzą się po trochu. Jeśli odejdą? Nie, mili. Nie ma powrotu. Gdzie można stąd odejść? Drzwi przed tobą zamkną. Psa z łańcucha spuszczą, kiedy przyjdziesz bez broni. Będziesz chciał siąść, porozmawiać o jakichś głupstwach, a zobaczysz, że gospodarzowi lytki się trzęsą pod stolem, że wzrokiem obmacuje okna, klamki i myśli, sprzedać czy nie sprzedać. Do śmierci będzie się za tobą wlokł. Tak, jakby się w smole wykąpał. Nie zeskrobiesz, nożem nie zeskrobiesz. Głupstwa, głupstwa, rozumiesz? Jak długo to potrwa? Cała ziemia podminowana, proch pod nogami, rozumiesz? Wystarczy jedno hasło, a cały naród się podniesie. Konia myślisz, po co prowadzę ze sobą? Na wszelki wypadek koń musi być. Jak się wojna skończy, to ty, Satyr, będziesz starostą. Nie wierzysz? Wojewodą będziesz. Wojewodą. Na Prusy pójdę. Powiat spada, nie poddam się. A komunistów wytłukę. Jak się wojna skończy, przyjedziesz do mnie? Konie ci pokażę. Mój Boże, jakie konie. A Anglików każe włóczyć po Majdanie. Po Majdanie! Politykują. Czekają. A my krew przelewamy. Nie damy się, komendancie. Dość. Nie będę pił. Jasieńkowi nic nie trzeba już, bo kwitną pęki białych róż. Tam pod jaś wojence patrz, na mogile rośnie białej róży kwiat. Tam pod jarem gdzieś wojence patrz, na mogile rośnie białej róży kwiat. La 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 la
ta ti li di li di ya da ra da ta ra da ra 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 ti li di li di ta ra da ra da ta ti li di li di ra ta ta ra ti li di li da ti li da da ta ti li da da ta 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 ra da ra ta ta da ra da ti li di li da da ri da ta ra da ra ti li di li da ra ti li di li da ta da ra da ta 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 ra ti li di li da la 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 ti li di li da ra da ra da ta ra da ra ta ra ti li ta ra da ra da ti li di li da ta ta ra da ra da ta ra ta ra ta ra da ra da ta ra da ra ta ti li di li da ta 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 ra da ra da ta da ri da ta ra da ra. Cicho, cicho, nie ruszajcie z miejsca. Sam rozbroję. Boże, Boże, za... Ręce do góry! Odmarsz! Szybko! Zabierzcie konia! To tu. Ten dom. Otoczyć. Szybko niech uzdacie. Otwierać! Otwierać szybciej! Powywalę drzwi! Nie da rady, nie otworzą! Wlaźcie przez okno! Broni się granatami. Weźmiemy ją z zewnątrz. Dawajcie drabinę. Jest! Tam! Czego stoisz? Otrzymaj drabinę. Wysmaliła mi oczy rana, ale kurwa. Kto na ochotnika? Ja, panie komendancie. Ruszaj! Trzeba kończyć. Strzelajcie po dachu, zawali się słoma. Uwędzimy ją w dymie, takiej mać. Ja! Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Nie poznaje mnie pani? Nie, nie poznaje. Chociaż może. Jakbym pana gdzieś widziała. No ale nie, chyba mi się wydaje. Poznaliśmy się. Gdzie? Przy okazji przypomnę. A co w domu? Dawno pani tu w miasteczku? Ciężko było wieś porzucić. Parzę herbaty, dobrze? Tak, tylko zrób niezbyt mocną. Chcę skończyć, zanim się ściemni. Tu pod pachą, widzisz, pruje się rękaw. Możemy robić wspólne kolacje. Złożymy się po kilka złotych, co? Dobrze. Co to? To dla ciebie. Nie wiem, czy przyjmiesz pończochy. Czy chcesz... Czy wyszłabyś za mnie? Nie wiem, jak skończysz studia. Walu. Czy pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Mówiłem ci, że poznaliśmy się już przedtem. Czy wiesz, gdzie to było? Latem zeszłego roku. Pamiętasz tą strzelaninę i pożar w kilka dni później? Czy masz trochę czasu? Będzie tak, jak ty zechcesz, ale musimy się rozmówić. O czym mamy mówić? Powiem ci tylko, dlaczego tak się stało. Zabijałeś ludzi? Nie, nikogo. Nikogo nie zabiłem, ale... Tak, jestem współodpowiedzialny. Chociaż nienawidzę śmierci.
Komuniści też zabijają. Wrogów. W moim przekonaniu też zabijaliśmy wrogów. To znaczy i Derkacz miał słuszność, kiedy do mnie strzelał? Ja kiedy się broniłam na strychu? Nie, nie. Decyduje chyba sens idei, dla której się zabija. A według ciebie, która idea jest sprawiedliwa? Nie wiem, nie wiem. Chyba ta, która wierzy w życie. Czy ty mogłabyś służyć złu? Chcemy szczęścia dla wszystkich ludzi. To są hasła. Istnieją przecież więzienia, milicja, bezpieka. Trzeba zniszczyć takich ludzi jak Derkacz. Jak ja? Jesteś bardzo młody. Nie powinnam z tobą rozmawiać. Idziemy różnymi drogami. Nie lubisz mnie? To co innego. Muszę już iść. Chcę żyć, chcę pracować. Chcę robić to, co jakoś przyda się ludziom. I chcę być jak najdalej od tej polityki, od tego przelewania z pustego w próżne, od tej zabawy, która kosztuje ludzkie życie. Pójść do Urzędu Bezpieczeństwa? Coś ty zwariowała? Powiedz im o swojej przeszłości. Nie, nie ma mowy. Za swoją przeszłość odpowiadam sam przed sobą. To większa odpowiedzialność. Nie będę się spowiadał przed pierwszym, lepszym durniem. Czy nie widzisz, że sam dostatecznie się męczę? Musisz odpokutować. Za co? Za co? Poszedłem do lasu z najlepszych pobudek. Spójrz, ile jest draństwa na świecie, a ja miałbym być sądzony. Idź, idź. Nie, nie, tego ode mnie nie wymagaj. Idź tak trzeba. Do czego ty mnie namawiasz? Pójdę tam i zamkną mnie z jakiegoś paragrafu, w którym nie mieści się bogate ludzkie życie. Będę siedział w więzieniu i tracił dni, miesiące, lata. Ja wyobrażałem sobie, że będziemy razem, że kto wie. Mnie też ciężko, ale musisz pójść. Za wszystko, co człowiek robi, trzeba odpowiadać przed ludźmi. Mogli zobaczyć. Pójdziesz? Byłeś? Byłem. Wszystko powiedziałeś? Wszystko. To jest on. Nie trzeba, co to? Taki straszny nie jestem. Może będzie jeszcze ze mnie jakaś pociecha. A jest zdrów? A może głodny? Muszę teraz załatwić politechnikę. Może w Łodzi będzie bliżej? Pojedzie sam? A co będzie z Balą? Bala też musi się uczyć. Razem pojedziemy, razem kupimy sobie tornistry. Cześć. Jak się mamy? To wy. A tak do miasta zaczynamy zaglądać. Czekaliśmy na ciebie długo. Ilu zasypałeś w bezpiece?
Kończ, po co ta mowa. Nagle masz to. Lepiej? No to niech pan odpoczywa. Nazywam się Goldapfel, złote jabłko. Takie to już moje złoto. Widziałem, jak państwo przyjechali. Proszę się nie bać. Ja wszystko rozumiem. Ja już teraz dużo rozumiem. Pan już musi iść. Ktoś czeka na pana. Ja teraz będę słuchał. Będę słuchał do rana. Może pan czegoś potrzebuje? Teraz będzie dobrze. Dziękuję panu. Dziękuję panu. Jakiś astmatyk. Pewnie przyjechał do tej dziury, żeby umrzeć. Ładna noc nam się trafiła. Tamci chleją wózkę, ten kona. Już ucichli. Chcecie się spać? Nie, nie mogę. Nawet takiej nocy ktoś nam zazdrości. Kto? Goldapfel, złote jabłko. Tak się nazywa. I co dalej? Nic. Co może być dalej? Tak się skończyło. Sama już w to nie wierzę. Ja nie bardzo wierzę, kiedy tak patrzę na ciebie. Nie warto o tym mówić. Masz rację. Nie my jedni. Słyszysz pociąg? To już 7 tej nocy. To pan gra? Ja? A co nie mam grać? Pamięta pan jeszcze przedwojenne tanga? A uczepiło się, cholera, i nie da rady. Jak się coś człowieka uczepi, to oddaję klucz. Proszę, proszę. A państwo do kościoła? Właśnie, po drodze. Pewnie zbudził ten Goldapfel, złote jabłko. Robiłem mu w nocy zastrzyk. No widzi pan, takie to życie samotnego człowieka. A on tu przed wojną, panie, miał kamienicę. Ale jak przyszli Niemcy, panie, dom zburzyli, rodzinę wybili. Sam się u chłopa przechował. A teraz jakoś nie może przyjść do siebie. Dlaczego gdzieś nie wyjedzie? A kto go wie, czemu siedzi? Jak się przeprowadził w 45, tak do dziś siedzi. Co miesiąc dusi się, kona, a potem znowu się podnosi i idzie na tę ulicę, co jej już nie ma. A państwo dobrze spali? Czego? Przestaniesz kurzyć przekrętę.
Owszem, dobrze spaliśmy. Młodzi, coś dziwnego. Młodych to i wiatr ogrzeje. Spójrz. Widzę, wszystko widzę. I nową bluzkę, nową spódnicę, nowe buty. Wszystko. Nie wstyd ci? Przecież chodzi mi o szwy na pończochach. Wiesz co? Wynoś mi się. Może by tu gdzie usiąść? Nie bolą cię nogi? Nie, zimno, trzeba chodzić. Mamy jeszcze prawie 20 godzin. Lepiej nie liczyć. Będziemy chyba musieli pójść do miasteczka. Jesteś głodna, co? Nie. Po co? Jutro będę jadła. Pojutrze. Po pojutrze. Znali ją wszyscy. Oddziały partyzanckie śpiewały o niej pieśni. Ja nie wiedziałem, że taka dziewczyna istnieje. Myślałem, że powstała w naszej wyobraźni. Katarzyno, Katarzyno, jesteś taka, że gdy zechcesz, to każdego masz chłopaka. Katarzyno, Katarzyno, nie ma mowy, by cię chłopcom wybić z głowy. Kiedy zechcesz, to wypiją, kiedy zechcesz, to się biją. Co ty robisz, Katarzyno? Kiedy Katarzyna zapłacze, kiedy Katarzyna zapłacze, to z nią razem chłopcy, to z nią wszyscy chłopcy zapłaczą, zapłaczą. Katarzyno, Katarzyno, jesteś taka, że gdy zechcesz, to każdego masz chłopaka. Katarzyno, Katarzyno, nie ma mowy, by cię chłopcom wybić z głowy. Kiedy zechcesz, to wypiją, kiedy zechcesz, to się biją. Co ty robisz? Dziękuję wam, chłopcy, za służbę.
Przepraszam. Nie poznaje mnie pani? Nie, chyba nie. Jestem z oddziału Szarego. Ach tak, przypominam sobie, był pan plutonowym. Nie, nie. Mój pseudonim mężny. Tak, właśnie, dobrze pamiętam. Może zajdziemy gdzieś na kawę? Bardzo proszę, chętnie. Uczę się na Politechnice, jestem tu sam. To tak jak ja, chodzę na filozofię. Nie mam tu nikogo, jeśli nie liczyć stryja, który jest księdzem w Kieleckiem. A nasi? Rozsypali się gdzieś po kraju. Niektórym udało się wydostać na zachód. Ludzie mijają się, nie dostrzegając siebie nawzajem. Dopiero dziś ujrzałam pana naprawdę. Za tydzień wyjeżdżam na inwentaryzację zabytków w Kieleckie, do Janowa. Do Janowa? Przecież to parafia mojego stryja. Może się tam zobaczymy? Może, kto wie. Wydaje mi się... No skończ już wreszcie. Co ci się znowu wydaje? Wydaje mi się, że powinieneś wyciągnąć wniosek z tego, co myślisz. No, jakiż to wniosek, posępny bolszewiku. Przywiozłem z sobą deklarację, którą tu wypełnisz. Ty wciąż masz nadzieję, że wciągniesz mnie do partii. Gdzie ty mnie ciągniesz? Tak ci dobrze, masz prawo jeszcze mnie werbować. Witam, witam, szanownego misjonarza. A rybka brała dzisiaj? Nie? To szkoda. U nas rybki bezpartyjne. Boże, odpuść im to. Nie wiedzą same, co czynią. Proszę mnie nie zaczepiać. Dość tych prowokacji. A może tak palniemy sobie po szklaneczce wiśnieweczki, co? A wiem, wiem, wam nie wolno. Ale my tak po cichutku, szurum burum, co? Kto to przyjechał? Niech nam pan spojrzy, misjonarzu. Młode oczy lepiej widzą. Kogo ja widzę? No, nareszcie przypomniałaś sobie o starym. Poznajcie się, kochani, to panowie studenci, a to moja siostrzeńczka. Przypatrz się temu wyższemu, będziesz wiedziała, jak wygląda największa dewotka w mojej parafii. Pan się zapomina, ja sobie wypraszam. My się już znamy. O, patrzcie, patrzcie. Bardzo dobrze się znamy, prawda? Przestań.
No to teraz moje zdrowie duszko. Na pochybel. Zostaw. Nie jestem z kamienia. To ja. Śpi, co ty? Przyjdź do mojego pokoju, zobacz, co się dzieje. No daj spokój. Naprawdę, wierz mi, to nie podstęp. Wyrabiasz. Patrz. Nie wierzyłaś mi? Nie masz pojęcia, jak mi jest ciężko w życiu. Jestem jak ryba na brzegu. Czyżbym była gorsza od innych? Głupstwa mówisz. Ziemia jest dla ciebie, niebo jest dla ciebie. Ja jestem dla ciebie, Katarzyna. To mój pseudonim okupacyjny. Nazywam się zupełnie inaczej. Tuż obrzydzie.
i co? Uczucia twoje są tak drobne, tak płaskie. Boże, jak pragnę wielkiej miłości. Potrafiłabym zupełnie stracić głowę, potrafiłabym sama nie wiem co. Może rzuciliśmy się oboje do nieba, którego nie ma. Czego znowu chcesz? Potrzebny jesteś. Jedziemy na wieś, skup zboża. A mój dyplom? To tylko 3 dni. No? A niech cię szlak trafi. Nie będzie nasz powiat najlepszy. Oj, nie będzie. 50 ton zboża brakuje. Wyrywaj z gardła chłopom to zboże. Rewolucja światowa czeka. Może masz lepszą propozycję? No, to chociaż nie dziw się mnie. Dziękuję, cześć. Cześć, misjonarzu. Co mi to wszystko opowiadasz? Nie mówiłem tego przeciwko tobie. Wiem, że nie chciałeś tu przyjechać. Cały czas to czuję. Dlaczego milczysz? Bo to nieprawda. Ja ciebie namówiłam. Nikt nikogo nie namawiał. Tak musiało być. Ale ty żałujesz. Nie wiem. Ja nic nie wiem. Dzień dobry. To ja, Goldapfel, Złote Jabłko. Pan pewnie szuka swojej pani. Wróciła do hotelu. Pewnie zmarzła, bo tak biegła. Niedobry czas, proszę pana. I taki jakiś smutny dzień. Czy ja panu nie przeszkadzam? Nie. Bo wie pan, człowiek to chciałby się ogrzać chociażby cudzym cieplem. Ja panu nie przeszkadzam? Bo ja chodzę do tego lasu. Tam jest nasz cmentarz. Może pan widział. Niemcy wszystko zniszczyli. Potem trawa zarosła. Trudno nawet poznać. Ja panu przeszkadzam. To ja sobie zostanę. Moje uszanowanie panu. Thank you.
A dokąd się pchasz, bydlaku? Nie rozumiesz, co się tu dzieje? Choinki się urwałeś. Wróciła? Pyta pan o żonę? Ścichnij, ty bezwstydny! Takie głupoty w taki dzień grać. Nie było mojej żony? Nie wiem, panie. Byliśmy w mieście. Czy coś się stało? Poczuła się słabo. Pan ją samą zostawił? No nie, ale chciała wracać. Może ją Goldakwe widział. On ma duże oczy. Pewnie pojechała do domu. Tak się umówiliśmy. Ja tu jeszcze miałem coś załatwić. Tak, to wszystko w porządku. Dziękuję pani. Może się u nas nie podoba? Ale gdzie tam? Piękne miasteczko. Bardzo nam się wycieczka udała. Bardzo. A Goldakwe, złote jabłko, chce się żenić z mamą. Milcz, ty przeklęty! Co pleciesz bez sensu? A właśnie prawda. Mama sama klamie. Pokręciło się coś w głowie Żydowi i nic, tylko ciągle żenić się i żenić się. A mnie po co, panie? Mam co jeść, gdzie mieszkać? Cudzego nie potrzebuję. Ludzi nie tylko to łączy. To teraz tylko takie głupoty powymyślali, panie, jakieś miłości. Za moich czasów nie było kiedy o takich rzeczach myśleć. Człowiek garbił się nad robotą, że aż w krzyżach trzeszczało. Jak mąż nie bił, to już było dobrze. To ja już chyba pójdę. Ja nie do państwa to wszystko mówię. Jeśli pan coś źle zrozumiał, to przepraszam. Niech państwu będzie jak najlepiej. Dziękuję. Pan zostaje na noc? Czy ja zostaję? Nie wiem. Zostanę. Tak, zostanę. Przenocuję i jutro pojadę. Na mojej jeszcze jeździ autobus już odszedł, a pociąg będę miała dopiero po północy. Całe miasteczko zlatałem na wszystkie strony. Dziwne. Tak się dotychczas bałeś, żeby cię nikt nie zobaczył? Bałem się. Teraz mi wszystko jedno. Może jesteś głodna? Nie, a ty? Ja też. Na czczo. Co na czczo? Nic nie śmieszne. Co będziemy robić? Pójdziemy spać. Odwróć się, muszę się umyć. Wiesz, okazuje się, że na tym księżycu nic nie ma. A czytałeś? Idziesz do mnie? Słyszysz? Nie. Dlaczego? Ja nie wiem. No chodź, to nie ma sensu. Nie, Michał. Nie, nie chcę. Ale dlaczego? Idź, nawracaj.
przecież to nie ma sensu. Pójdź. Nie, nie. Proszę cię, idź. Ładnie się, Michał. Daj spokój. Kto tam? To ja, Goldapfel, Złote Jabłko. Czy mogę pana prosić na chwilę? To konieczne? Bardzo proszę. Ja bardzo pana proszę. Może by pani też przyszła? Pani już śpi. Tak wcześnie? Mój Boże. A tu są dobre rzeczy, zagraniczne. Bardzo dziękuję, ale sam pan rozumie. Ja wiem. Ja wszystko rozumiem. Ale ja chciałam się odwdzięczyć. Proszę, bardzo proszę. Czy ja mam tu zostać, czy pojechać? Nie rozumiem. Bo ja mam krewnych za granicą. Ale po co ja pojadę? Wszyscy moi tu leżą. Pan widział. Ja już potrzebuję tylko dożyć. Nie bardzo umiem panu poradzić. Ja wiem, pan nie ma głowy do tego. I dziś szedłem za wami. Myślałem sobie. Jaka piękna para. Skąd pan może wiedzieć, co jest potrzebne staremu człowiekowi? Wszyscy jakoś po swojemu męczą się ze sobą. Niech pan tego nie mówi. To niepotrzebne słowa. Ja wam życzę dużo dzieci, dobrych interesów. Panie Goldapfel. Złote jabłko. Ja wiem. Ja wszystko wiem. Ale niech pan jeszcze posiedzi. Ja bardzo przepraszam. Bardzo dziękuję, że pan tu zaszedł. Może pan weźmie ciasteczko dla pani? Dziękuję. Do widzenia. A jak traficie państwo drugi raz do naszego miasteczka, to ja będę czekał, jeżeli dożyję. Pan zapamięta moje nazwisko. Goldapfel, Złote Jabłko. Do widzenia panu, panie Goldapfel. Moje uszanowanie. Czego on chciał? A nudzi mu się. Po co on tak się trzęsie o swoje życie? Jutro mam ciężki dzień. Powinnam jak najwcześniej wrócić do miasta. Żałujesz, żeśmy tu przyjechali? Powiedz, żałujesz? Wiem, że tak jest. To wszystko jedno. Już nigdy nigdzie nie pojadę. Ja chyba też nie. Co miało nam się trafić, to już się trafiło. Czy masz do mnie żal? A ty? Dlaczego miałabym mieć żal? Ja też nie. Dodaj papierosa. Są herbatniki od Goldapfla, chcesz? W końcu przecież jakoś leci. Nie możemy mieć zbyt dużych pretensji. Ja też tak myślę. To z dołu uważa, że to w ogóle luksus. Wymysł nie Romów. Jeżeli jeszcze powiesz, że jesteśmy krajem rolniczym i że nas nie stać. Nie, nie powiem. To idź spać. Ale pożegnamy się. Jutro. Na co czekasz? Na pożegnanie. Idź spać. Rano musimy wcześniej wstawać.
skończyło się święto. Więc nie? Nie. To dobranoc. Dobranoc. Prosimy do nas na wiosnę. Wtedy wszystko kwitnie. Kto to przyjeżdża w taki czas? Dziękujemy pani. Tak nam wypadło. A panią to ja chyba skądś znam. Taki mam wygląd. Wszystkim kogoś przypominam. Czy pani tu kiedyś nie była? Może mieszkała? Nie, na pewno nie. Gazetka została. Życzymy panu, żeby pan się dostał do orkiestry ze swoją harmonią. Takie tam jego granie, żeby się tylko od roboty wykręcić. Czego się wyszczerzasz, przeklęty? Do widzenia. Do widzenia, czekamy na wiosnę. Do nas młodzi zawsze przyjeżdżają, taka widać okolica. Wiesz, pojadę następnym. Rozumiem. Może masz rację. No nic, Walu, nic, przecież nic się nie stało. Tak, masz rację, nic się nie stało. Każdemu pokoleniu wydaje się, że trafiło najciężej. Ja wiem, wszystko wiem. Mówisz jak Goldaffel, złote jabłko. No odwróć się. Nie ma się czego wstydzić. I ty to mówisz. Przecież chyba jeszcze się spotkamy. Na pewno. Dlaczego mielibyśmy się nie spotkać? Będzie dobrze, Walu. Masz rację, na pewno będzie dobrze. Przecież coś tam jeszcze człowiek w życiu robi. Masz rację. Tyle czeka mnie roboty. No widzisz, będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Trzymać!
Czy chciałeś coś powiedzieć? A ty? Paniusiu, co się stało? Nic się nie stało, po prostu zostaję. Odjazd. Dziękuję.